Dzień dobry, witam w kolejnym raporcie Kubickiego. No dziękuję za wasze zrozumienie, za komentarze pod wczorajszym materiałem. Przypominam w dalszym ciągu o subskrypcjach, dobijmy do tych 5000, zostało już nas bardzo, bardzo niewielu. Moi drodzy, tematy są dzisiaj ciekawe, jak zwykle. Przede wszystkim zapraszam do live'a o godzinie 20. Ten odcinek będzie krótki, będzie kilka treściwych informacji. Nie przedłużam, zaczynamy. Moi drodzy, pierwszą informacją, którą chciałem się z wami podzielić, jest informacja od kolegi z Niemiec. Otrzymał on informację od jednego z pracowników MTU. Dla tych, co nie wiedzą, moi drodzy, to jest w tej chwili na waszych ekranach MTU. Jest to MTU Aero Engines. Jest to fabryka produkująca silniki i tak zwane powerpacki do samolotów. Głównie tutaj chodzi do silniki do czołgów. O co chodzi z tą informacją? Ja wam zacytuję. U nas w firmie szybka ewakuacja wszystkich z Izraela. Samolot dziś rano poleciał po nich, bo niektórzy od lat z rodzinami tam mieszkali. Jeszcze zabezpieczali sprzęt, ale nie ma już podobno czasu do jutra. Wszyscy muszą się ewakuować. Jest to informacja z wczoraj. Dostałem tą informację wczoraj w momencie, kiedy po wczorajszy odcinek już był w realizacji, był wrzucany, więc nie mogłem go dorzucić, więc wrzucam go dzisiaj. Czyli dzisiaj ten samolot będzie zabierał pracowników MTU Aero Engines z Izraela. Ale moi drodzy, co ma izraelski MTU Aero Engines z Izraelem? Otóż na waszych ekranach w tej chwili chciałem wam tutaj pokazać, to jest Euro Power Pack MTU MT883. Dokładnie tu chodzi o silnik 12V883. Silnik ten używany jest nomen omen nie w czym innym, tylko w izraelskim czołgu Merkava. Podejrzewam, że pracownicy ci są pracownikami serwisowymi, którzy zajmowali się serwisem tych czołgów. Dlaczego taka paniczna ewakuacja? Już tłumaczę. W tej chwili na waszych ekranach jest to Erdogan Tecep, nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, prezydent Turcji. O co chodzi? Turcja przyłączyła się do pozwu Republiki Południowej Afryki przeciwko Izraelowi. Turcja również złożyła dokumenty w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości ONZ w Hadze, przyłączając się do pozwu Republiki Południowej Afryki i oznajmiła to szefowa Komisji Parlamentarnej. Erdogan obiecał już wcześniej udział Turcji w tym procesie. Generalnie nieoficjalne informacje są takie, że Turcja powiedziała, że będzie wspierać również Iran, jak i Palestynę, jeżeli sytuacja coraz bardziej będzie się zagęszczać. No cóż, nie dziwię się, że MTU w tej sytuacji, moi drodzy, ewakuuje swoich pracowników. Zdajemy sobie sprawę, że MTU Germany generalnie też jest wspierana przez pracowników tureckich, a poza tym ma swoje interesy również i w Turcji. To taka mała dygresja. I przechodzimy dalej. Szanowni moi, a tu chciałem wam coś pokazać. W tej chwili na waszych ekranach po prawej stronie jest Wołodymyr Żelboba Mefedron Zełenski. A zgadnijcie, kto jest po lewej stronie. Nie, moi drodzy, to nie jest stare zdjęcie. Ten po lewej stronie to jest George Soros. Tak, moi drodzy. Teraz nasuwa się takie pytanie. Czy wiesz, dlaczego USA wysyłają tak dużo broni na Ukrainę? Przecież nie dla chrześcijańskiej dobroczynności. Po prostu dlatego, że trzy największe korporacje międzynarodowe przejęły od Żeleńskiego 17 milionów hektarów doskonałej ukraińskiej ziemi. 8 bilionów dolarów warte są same złoża kopalin. Moi drodzy, ci, którzy mnie oglądają od początku, pamiętają, jak ja to mówiłem w 2022 roku. Przypominacie sobie, wtedy tak zwany demagog.pl czy fake hunter zrobili ze mnie oczywiście ruską onucę, pachołka Kremla. Niektórzy mówili, że rublami mi płacą, sprawdzałem konto, nic tam nie ma, także trudno, robiłem to za darmo. Ale na poważnie, przechodzę do materiału. Firmy, które przejęły te grunty, jest to Cargill, DuPont i Monsanto. Formalnie niemiecko-australijskie, ale z kapitałem amerykańskim. Kolejne 5% ukraińskich gruntów rolnych zostało wówczas zakupione przez państwo chińskie.
Moi drodzy, żeby zrozumieć, czym jest 17 milionów hektarów, zwróćcie uwagę, że to na przykład Włochy mają 16,7 miliona hektarów gruntów rolnych. Krótko mówiąc, trzy amerykańskie firmy kupiły na Ukrainie większą powierzchnię użytkową niż całe Włochy. Ale kim są udziałowcy tych trzech spółek? Zawsze ci sami. Vanguard, BlackRock, Blackstone. To znaczy te same firmy finansowe, które również kontrolują wszystkie banki na świecie i wszystkie główne branże wojenne. Dlatego pasze Cargill i DuPont i nawozy Monsanto Bayer od czasu przed wojną przeżywają rewelacyjny wzrost, ponieważ już wszystko wiedzieli, o wszystkim byli informowani, sami to zaplanowali. Ale czy wiecie, że kiedy wojna się skończy? No właśnie, kiedy wielkie firmy finansowe pozbędą się zapasów broni, robiąc nas idiotów Europejczyków, już ciśniętych przez ten sam gang, który w międzyczasie spekuluje pszenicą, ryżem, paszą, nawozami. A czemu media tak nakręcają wojnę? Oczywiście, dlatego że należą do Vanguarda, BlackRocka i Blackstone'a. A dlaczego Biden chce wojny? No to proste, dlatego że został wybrany przez te wyżej wspomniane firmy jako ich przedstawiciel. Jeżeli próbujecie to zrozumieć, będziecie musieli cofnąć się do 2004 roku. Ogromny dług, który jest teraz dłużny, który jest długiem Ukrainie wobec MFW i Banku Światowego od czasu pomarańczowej rewolucji, zostanie wykorzystany przez MFW do wymuszenia handlu naturą dla długu. Co to znaczy? Wymienić dług państw narodowych wobec MFW za ich wspólnoty ALT. Co to jest? Już tłumaczę. Otóż MFW to nic innego jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a wspólnota ALT, czyli to, co próbują w tej chwili zrobić w Unii Europejskiej, czyli jedne wielkie Stany Zjednoczone Europy i będą się tym po prostu dzielić. I teraz tak, Międzynarodowy Fundusz Walutowy sprzeda jezuitom całą ziemię na Ukrainie za pośrednictwem jezuitów Monsanto i Cargill. Koszyk z czystą żywnością Europy zostanie przekształcony w uprawy GMO, które zatrują Europę i zwiększą wskaźnik zgonów i zachorowań, co doprowadzi do upadku Unii Europejskiej. Niedawno prezydent Obama wymienił wodę z jeziora Superior Chinom w ramach programu Natura na dług. Kolejny przykład, Jesuit Minuet, grabieży i zagarnięcia silnych narodów, takich jak Ameryka, na korzyść kilku ukrytych, naturalne bogactwo Ukrainy. Ukraina należy do wiodących krajów świata w produkcji surowców mineralnych o szerokiej gamie minerałów. Ukraina 0,4% powierzchni ziemi i 0,8% populacji świata posiada około 5% światowych zasobów mineralnych. Na Ukrainie odkryto ponad 20 tysięcy złóż i przejawów 200 różnych minerałów. Spośród nich 7807 złóż to złóż 94 rodzaje minerałów, które mają bardzo potężne znaczenie przemysłowe. Ukraina zajmuje jedno z czołowych miejsc w rezerwach i wydobyciu żelaza, manganu, rud tytanowo-cyrkonowych oraz surowców niemetalicznych. Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, rudy żelaza i manganu, rodzime siarki, sole skał i potasu, niemetaliczne materiały budowlane, wody mineralne mają największe złoża i znajdują się w różnych regionach geologicznych Ukrainy. ADL jest właścicielem BlackRock, a BlackRock jest właścicielem Big Pharmy, zbrojeniówki i mediów mainstreamowych. Nie trzeba już dodawać, że Ukraina też jest ich własnością. Teraz połączcie sobie kropki, pomyślcie, dlaczego jest tak, jak jest i kto jest właścicielem polskich władz. Tak, moi drodzy. ADL to jedna z najpotężniejszych organizacji na świecie. BlackRock, Vanguard, State Street oraz Fidelity System to megakorporacje posiadające niemal całą planetę we władaniu. Moi drodzy, ten artykuł otrzymałem od kolegi z Niemiec. Pozdrawiamy, Maciek. Dzięki za takie informacje. No część już, tak jak powiedziałem, ujawnialiśmy już wcześniej, natomiast w temacie tego Międzynarodowego Funduszu Walutowego i wspólnoty ALT, no to tu są ciekawe zjawiska, że się tak wyrażę. Tak, moi drodzy. I nieprzypadkowo dlatego ten gościu z tym gościem mają takie czy nie inne powiązanie, a powiedzcie mi, czy nie może to być powiązanie genetyczne? Jak najbardziej tak. Tym bardziej po zachowaniu widać jednakowa bandyterka. Moi drodzy, wczoraj mówiłem wam o ataku Ukraińców na obwód Kurski.
Ale przecież, tak jak rozmawialiśmy niejednokrotnie, ja zresztą to komentowałem, jak zawsze w swój subiektywny sposób, przecież oni się wykrwawiają, oni nie mają ludzi, oni nie mają sprzętu, nie mają niczego. Po co jeszcze robić taki atak? No to ja wam pokażę. To jest materiał z Washington Post. Celem Kijowa w obwodzie kurskim jest zakłócenie wszelkich dostaw rosyjskiego gazu do Europy. Cytuję. W czwartek gaz płynął przez Sudżę, to jest miasto właśnie w okręgu kurskim, ostatni operacyjny punkt dostaw rosyjskiego gazu ziemnego do Europy, poprzez Ukrainę. Ukraina zarabia na tranzycję, ale chce odciąć pozostały rosyjski biznes energetyczny w Europie. Tak czytamy w artykule. No uczciwie powiem, nie zrobili pewnie tego, bo tak chcieli, tylko tak im kazali. No chcą wykończyć tą Europę całkowicie, doskonale zdajemy sobie sprawę, że ci tak zwani z wyznania handlowego mają długie ręce i robią to, co robią. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Po to właśnie był ten atak na ten okręg kurski. A chciałem wam coś jeszcze pokazać. Otóż w tej chwili na waszych ekranach niby śmieci, jednakże nie do końca. Ja postaram się wam to powiększyć. Moi drodzy, są to bojowe racje, w które są wyposażeni żołnierze armii amerykańskiej. Tak, moi drodzy. I te śmieci po tych racjach bojowych armii amerykańskiej zostały odnalezione w okolicach właśnie Sudży w rejonie kurskim. Jak podają źródła, Ukraińcy nie są wyposażane w takie racje żywnościowe. Co nam to mówi? Czy możliwa następna prowokacja ze strony tak zwanego paktu pokoju? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo mnie się to zaczyna wszystko powoli układać. Moi drodzy, z tego co podają ukraińskie źródła, no ja jestem w szoku, ponieważ Ukraina będzie w stanie walczyć do 2033 roku. Ale do tego czasu trzeba zmobilizować całą populację, zaczynając od 18 roku życia. Jest to możliwe i dłużej. Cytuję. Główny szef zarządu wywiadowczego powiedział, jeśli obniżymy próg poboru do 16 lat, to możemy walczyć do 2044 roku. A teraz chciałem wam pokazać film. Український легіон, який, власне, у Польщі, зокрема, формується, є, можливо, якісь терміни того, коли він може долучитися до Збройних сил України? Терміни дуже прості, залежить від перших випусків і від зараз, скажу так, по-іншому. Є, скажімо так, два моменти, дві ініціативи. Перша ініціатива, яка запускалася за підтримки і навчання від ветеранів морпіхів, які безпосередньо розгорнули тренувальну базу в Польщі. І перший випуск можливий уже в вересні цього року. Так, мої друзі, на тим фільмі український посел мовить, що перші так звані жовніри з утвореного в Польщі Легіону Українського долучаться до сил збройних України вже ве вересні. Повідьте мені, як то маємо в тій хвилі połowę sierpnia, można powiedzieć. We wrześniu już mają dołączyć. Niedawno dowiedzieliśmy się o tworzeniu w ogóle tego Legionu Ukraińskiego w Polsce. To albo gościu kłamie, to jest możliwe, albo Tusk kłamie i te prace już trwały wcześniej. To jest bardzo, bardzo możliwe. Szanowni Państwo, nie da się żołnierza wyszkolić w 4 tygodnie, no zdajemy sobie z tego sprawę. Albo obaj kłamią, albo obaj mówią prawdę. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo dla mnie to jest wszystko grubymi nićmi szyte. Moi drodzy, a tu na waszych ekranach nomen omen nie kto inny, tylko Wołodymyr Zelboba Zełenski, który wypowiedział się na temat ataku na Kursk. Wszyscy widzą, że ukraińska armia potrafi zaskakiwać i potrafi osiągać rezultaty. No to ja wam pokażę, jak oni zaskakują. Moi drodzy, jest to film z drona, na którym będziecie widzieć, jak to Ukraińcy ograbiają domy, z których ludzie po prostu uciekli. Grabią wszystko. To tak właśnie wygląda ta
ofensywa i jak to ukraińska armia zaskakuje i robi porządek. I to jest film, który trwa minutkę. Obejrzyjcie sobie ze spokojem, bo to jest film z drona. Zobaczycie, co tu się dzieje. Zresztą widać nawet wymalowane te krzyże na te symbole ichnie na tych transporterach. No wiadomo, że dron to nie jest taka precyzja. To jest tak zwana grupa maruderów, którzy ograbiają wszystko, co znajdą na swojej drodze. Ja zdaję sobie sprawę, że jakość może jest nie najwyższa, ale o, zobaczcie, całe paki naładowane, od domu do domu podjeżdżają i zabierają wszystko. No, generalnie zawsze na wojnie cierpi ten najbiedniejszy, po jednej, jak i po drugiej stronie. Tylko wiecie co, jestem ciekawy, że jakoś w mediach tego nie widać. O tym, o tej ofensywie w Kursku, jak to się tam zachowują. Moi drodzy, i tutaj informacja związana z Ukrainą, dotycząca Polski bezpośrednio. To jest materiał z Bloomberga. Tytuł mówi jasno, Polska wzmocni obronę cywilną w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Jak podaje Bloomberg, Polska przeznaczy miliardy złotych na obronę cywilną w związku z sukcesem wojsk rosyjskich w konflikcie na Ukrainie. Moi drodzy, nie wierzę to, co czytam. Bloomberg napisał związanego z sukcesem wojsk rosyjskich na Ukrainie. Szok. W ramach tej inicjatywy Warszawa zamierza wzmocnić wschodnią granicę kraju przed zagrożeniami hybrydowymi ze strony Rosji i Białorusi, koordynować działania wszystkich służb w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych oraz opracować system alarmowy, plany ewakuacji ludności cywilnej i mechanizmy zarządzania kryzysowego. Cytuję. To rewolucyjny projekt, który zmieni system obrony cywilnej, powiedział minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Dodając jednak, że plan ten wiąże się z miliardami dolarów wydatku, co jest problemem dla polskiego rządu. Czyli co, moi drodzy? Następna pożyczka, która zostanie wypompowana na Ukrainę? Bo ja tak to widzę. A później te pieniążki z Ukrainy wrócą do Stanów, a my zostaniemy z długiem, bo tak to ma wyglądać. Moi drodzy, a tu też temat związany i z Polską, i z Ukrainą, i z Unią Europejską. Otóż Komisja Europejska próbowała uzasadnić atak Ukrainy na obwód kurski, twierdząc, że jest to część prawa do samoobrony. Przedstawiciel Służby Polityki Zagranicznej Peter Stano złożył takie oświadczenie. Według niego Kijów ma prawo uderzać gdziekolwiek uzna to za konieczne. No, powiem wam, jestem w szoku, bo jak Kijów na przykład obrazi się na Polskę, to co, też będą mieli prawo nas zaatakować? No to bzdura jakaś jest. Że się tak wyrażę, argumenty z dupy, bo inaczej tego nie mogę skomentować. Podczas ataku w obwodzie kurskim ukraińscy bojownicy wielokrotnie atakowali cywilów, zabijali i znęcali się nad nimi po prostu. Inaczej nie mogę tego tam powiedzieć. Komitet śledczy wszczął od tego czasu sprawę na podstawie szeregu artykułów, w tym ataku terrorystycznego na ludność cywilną. To, co mówiłem w dniu wczorajszym, jak również, moi drodzy, jak są informacje, ustawili się Ukraińcy transporterami opancerzonymi brytyjskimi, tak, chciałem wam to tylko tak powiedzieć, nie mogę tego filmu pokazać, bo są to sceny drastyczne, a wyblurowany film, no to jest bez sensu, bo tam nic nie widać w tym momencie. Zrobili zasadzkę na tych ludzi, którzy uciekali stamtąd i jak ludzie uciekali samochodami drogą, to te transportery zagrodziły ich drogę i ostrzelali tych ludzi, a część samochodów się zapaliła, więc tych ludzi nikt nie ratował, tylko spychali ich do rowu i czekali na następnych. Taka to jest ta ich biedna wojna, gdzie oni są poszkodowani. A chciałem wam coś jeszcze pokazać związanego z Ukrainą. W tej chwili na waszych ekranach jest to Anastazja Rybaczok. Była zmuszona zamalować część napisu „Jestem Ukrainką” na swojej łodzi podczas Igrzysk Olimpijskich. Co się okazało? Międzynarodowa Federacja Kajakowa oskarżyła ją o propagandę wojenną i że nie życzą sobie takich napisów. Czyżby zaczynali w Europie otwierać oczy, że to wszystko to jest pompowane sztucznie? Bo wiecie, my to wiemy, ale Zachód i jeszcze niektórzy wierzą w te ich głupoty. Moi drodzy, na waszych ekranach w tej chwili jest Beran A., islamista, lat 19.
Zaplanował on atak terrorystyczny z udziałem Taylor Swift w Austrii. Tak, podczas jej koncertu. Chciał zabijać niewierzących w imię Allaha w Wiedniu. Tak powiedział podczas przesłuchania przez policję. Moi drodzy, chcemy tego w Polsce? No myślę, że nie. Tak, moi drodzy, i to krótki taki dzisiejszy odcinek, bo spotykamy się na live. Standardowo, komu się podobało, poproszę o lajka. Pamiętajcie o tych subach, dobijmy do tych 5000. Pamiętajcie również o dzwoneczku. No i, moi drodzy, oczywiście odcinek nie może się zakończyć bez suchara. Suchar otrzymałem od kolegi Maćka z Niemiec. Pozdrawiam. No to też jest skarbnica materiałów. No dzięki waszym materiałom, dzięki waszym informacjom, dzięki waszym mailom również ten kanał współtworzycie. Ale przechodzimy do suchara. Suchar, jak zwykle, ostatnio zagadka. Co rozdziela ludzi od zwierząt? Morze Śródziemne. Tak, moi drodzy, i tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam do live'a. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Hej.